Otóż dzisiaj, jak zawsze w dość krótkiej formie, ale jednak poniekąd wystarczającej, dotkniemy, no bo to będzie tylko dotknięcie, niezwykle ważnego tematu. Otóż ciągle znajdują się ludzie, którzy mówią, Jezus nie był Bogiem. Jezus nigdzie nie powiedział, że jest Bogiem. Jezus nawet mówił przecież, żeby się zwracać do Boga. No to skoro był Bogiem, to dlaczego tak mówił? I mnóstwo innych dziwacznych wypowiedzi, które są kompletnie bez sensu, wyrwane z kontekstu, no ale komuś pasują do jego prywatnej teologii. Niektórzy niestety dają się na to złapać i wpadają w duże tarapaty. No, spróbujmy dzisiaj przyjrzeć się temu problemowi nieco z innej perspektywy. Rzadko tak patrzymy na tę sprawę, ale dlaczego nie? Otwieramy sobie list do Filipian. Mamy otwarty rozdział drugi. No i w rozdziale drugim od 5 wersu czytamy. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, nie zapominam oczywiście o ludziach niewierzących, czy też ludziach w drodze do Chrystusa. Cóż takiego czytamy w tym liście? Jedna uwaga, która no, nie jest możliwa do wychwycenia, jeśli poruszamy się w realiach języka polskiego. Otóż kiedy my czytamy w naszym języku, iż Jezus wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, no to ten tekst mówi nam dokładnie to, co przeczytaliśmy. Ale jeśli przeczytamy to w grece, to zrozumiemy rzecz, która przed naszymi oczyma jest ukryta, jeśli widzimy tylko tekst polski. A mianowicie ten tekst w języku greckim od razu wskazuje na to, iż to przyjęcie postaci sługi i stanie się podobnym ludziom jest czasowe. To wynika po prostu z gramatyki greckiej, oczywiście ze słów, które zostały tutaj użyte. I każdy czytelnik Biblii, każdy czytelnik tego tekstu, od razu czytając to, rozumie, że to jest tylko na pewien czas. Że to jest rzeczywistość przemijająca. To nam bardzo wiele mówi. Ale oczywiście, jeśli to czytamy w grece. No ale zostawmy mu takie szczegóły, może nie są aż tak istotne. Przynajmniej dla tych naszych rozważań. Czytamy, że nasz Pan był w postaci Bożej i jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy jest Bogiem, to również, chociaż w polskim języku to ładnie brzmi, jasno jest sformułowane, w Grece jeszcze mocniej to brzmi, po prostu Jezus jest Bogiem i tyle. Czytamy, że był w postaci Bożej, ale nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. To oznacza, że miał pewne, można powiedzieć, stuprocentowe możliwości, aby być Bogiem, natomiast z własnej woli zrezygnował z tego. Dla Jezusa nie było czymś strasznym i czymś obrzydliwym, aby w pełni stać się człowiekiem.
chociaż dla wielu prawdziwych ludzi jest niezwykłym pragnieniem, aby stać się Bogiem. No, historia to pokazała, ale to porównanie pokazuje nam niesamowitą różnicę pomiędzy postawą Chrystusa a postawą wielu, niestety, przedstawicieli gatunku ludzkiego. Chrystus mógł być Bogiem. On był Bogiem, ale mógł zachować swoją boskość w nienaruszonym stopniu, używając wszelkich prerogatyw Boga, ale zrezygnował z tego. Zrezygnował z tego z jakiegoś powodu. On się nawet wyparł samego siebie, a wszystko po to, żeby stać się sługą i stać się podobny ludziom. I okazał się rzeczywiście z postawy człowiekiem, uniżonym człowiekiem i pełnym posłuszeństwa aż do śmierci. Kiedy patrzymy na Chrystusa, widzimy zarówno Boga, jak i człowieka. I widzimy w pełni Boga i w pełni człowieka. Te dwie natury miały swoje miejsce w tej jednej osobie. Ta ludzka natura była tylko czasowa i była tylko na ten odcinek czasowy, który był potrzebny, aby Jezus pojawił się na świecie jako prawdziwy człowiek, urodził się jako niemowlę przecież, dorosnął, dojrzał i w wieku 33 lat złożył z siebie ofiarę doskonałą z powodu naszych grzechów, przestępstw, z powodu naszej podłości, mojej i twojej, żeby było jasne, nie czyjejś. Dlaczego to było tak konieczne? Dlaczego ten, który jest Bogiem, musiał stać się człowiekiem? Można powiedzieć, że z prostej przyczyny, aczkolwiek nie jest to prosto zrozumieć, zaakceptować. Otóż Bóg zapowiedział w swoim słowie, że zostanie niegdyś złożona doskonała ofiara, którą On przyjmie. Ofiara oczywiście za grzechy ludzi. Rzecz w tym, że ta ofiara musiała wypełnić cały Boży zakon, całe Boże prawo, ponieważ tylko wtedy mogła zostać przyjęta przez Boga. Był jeszcze jeden powód, dla którego Jezus Chrystus wypełnił cały Boży zakon. A mianowicie On potwierdził swoją postawą, że to, co pochodzi od Boga, nie jest niemożliwe w wykonaniu człowieka, o ile człowiek żyje świętym życiem. Tak, Biblia mówi, że ludzie nie mogli, nie byli w stanie wykonać Bożego prawa, ale jednocześnie Biblia uczy nas, chociażby list do Rzymian, tutaj jest taką klasyczną lekturą, list do Rzymian zapowiada, że w Jezusie Chrystusie człowiek jest święty. I ten święty człowiek jest w stanie być posłuszny Bogu. Bez uniżenia się Jezusa Chrystusa, bez Jego upokorzenia, niestety, za naszą sprawą, nie byłoby dzisiaj zbawienia. Więc jeżeli ktoś dzisiaj podnosi temat antyboskości Chrystusa i przytacza jakieś wyrwane fragmenty z Biblii, które mają świadczyć o tym, że przecież Jezus mówił do Boga, Boże mój, no to proszę się chwilę zastanowić, spokojnie, zajrzeć do listu do Filipian, a wtedy wszystko staje się jasne. Z własnej, nieprzymuszonej woli Jezus wyparł się tego, aby być Bogiem. Oczywiście On nie mógł nie być Bogiem, ale mógł wyprzeć się wszelkich prerogatyw swojej boskości,
i mógł nie używać tych prerogatyw, tych atrybutów po to, żeby w całej pełni być człowiekiem. Dlatego, że tylko wtedy, kiedy wyzbył się na czas pobytu na tym świecie swojej boskości, tylko wtedy Jezus, będąc prawdziwym człowiekiem, poznał, czym jest ludzkie życie, doświadczył tego ludzkiego życia. Dlatego, jak mówi list do Hebrajczyków, on dzisiaj jest wspaniałym naszym przyjacielem i w cudowny sposób wstawia się za nami, bo on nas rozumie. On nas rozumie. Taki przykład wam podam, który powinien przemówić, ale też tylko do niektórych przemówi. Zaraz powiem dlaczego. Ostatnie pół roku mojego życia, może trochę więcej, to jest czas, kiedy odchodzą ludzie, którzy są mi według ciała bliscy. Akurat mam taki wątpliwy przywilej, że trochę po nich sprzątam, trochę układam różne rzeczy. I wiecie, doświadczyłem czegoś niezwykłego. Ja to wiedziałem, ale nigdy tego nie doświadczyłem. Otóż doświadczyłem w taki praktyczny sposób, co to oznacza, że człowiek umiera i już go nie ma. I zostawia po sobie mnóstwo różnych rzeczy. I uświadomiłem sobie, że gromadzenie przez nas różnych rzeczy jest bez sensu. Ponieważ przychodzi taki moment, kiedy pozostaje po tobie kupa rzeczy, a ciebie już nie ma. To jest doświadczenie. Możesz o tym wiedzieć, ale kiedy tego nie doświadczysz, to nigdy tego nie zrozumiesz. Czy Jezus nie wiedział, jak ciężkie jest nasze życie? Oczywiście, że wiedział. Czy mógł w Boży sposób zrozumieć nas? Tak, mógł. Ale jest pewna rzecz, która jest niemożliwa. Otóż gdyby Jezus nie stał się w pełni człowiekiem, nie przeżywał z nami trudów życia, nie był głodny, gdyby nie był spragniony, gdyby nie był opluty, zlekceważony, gdyby nie doświadczył też przyjaźni i miłości ludzi, to w jaki sposób bylibyśmy przekonani, że On nas rozumie? Nie do końca bylibyśmy przekonani, moglibyśmy tylko przez wiarę to przyjąć, ale to nie jest to samo, kiedy my wiemy, że On przechodził dokładnie przez to samo, co my. Stał się do nas we wszystkim podobny i ani razu nie zgrzeszył. Nie obrażajmy Chrystusa, wykorzystując to, że On uniżył samego siebie, wyzbył się swojej boskości. Nie obrażajmy Go, mówiąc czasami, że On nie jest Bogiem. To jest wielka obraza. To jest, no powiedziałbym nawet, że to jest rodzaj plucia na tego niezwykłego Zbawiciela, który przecież nie musiał tego wszystkiego zrobić, a uczynił to z miłości do mnie i do ciebie. I ty teraz chcesz wykorzystywać tę sytuację po to, żeby go lekceważyć? Przecież to zakrawa na kpinę, na bezczelność wręcz. Czytamy wyraźnie, że on się wyparł samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Uniżył samego siebie. I był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. I ty chcesz to wykorzystywać do tego, aby głosić i kłócić się, że on nigdy nie był Bogiem? Że on nie jest Bogiem? Przecież trzeba być kompletnie nieprzytomnym człowiekiem, żeby takie rzeczy opowiadać. Trzeba być kompletnie nieprzytomnym, żeby takie bzdury głosić i jeszcze się wykłócać ze wszystkimi, o to, że się ma rację. No wybacz, jeżeli jesteś z tej chorej opcji, ale głupiec zawsze pozostanie głupcem. I powiem ci więcej, Biblia o tobie mówi, rzek głupi nie ma Boga. Rzek głupi Chrystus nie jest Bogiem. Dokładnie o tym mówi Słowo Boże. Powinniśmy przed Chrystusem być na kolanach, powinniśmy być Mu wdzięczni za to, że zechciał się uniżyć, że zechciał stać się człowiekiem,
że zechciał przyjąć postać sługi, że tak uniżył samego siebie. On nam dał pewien przykład i pokazał nam właściwą drogę, a mianowicie zostań sługą i bądź posłuszny Bogu. Można powiedzieć, że do tego tak naprawdę doprowadziło jego uniżenie się i wyzbycie się boskości. Jeśli chcesz być szczęśliwym człowiekiem, jeśli chcesz być człowiekiem spełnionym, jeśli chcesz być człowiekiem radosnym, wolnym, to naśladuj Chrystusa. Stań się sługą i bądź posłuszny Bogu. Stań się sługą i bądź posłuszny Bogu. W tych dzisiejszych czasach warto dodać w tym miejscu, że posłuszeństwo Bogu oznacza posłuszeństwo Jego Słowu. A kiedy On mówi, i odnoszę to właśnie do dzisiejszych czasów, kiedy On mówi, kiedy Bóg mówi, nie zostawię Cię, nie opuszczę Cię, nie bój się, nie lękaj się, to jak możesz Mu nie wierzyć? Jak możesz chodzić w tchórzostwie? Kim dla Ciebie w takim razie jest Jezus Chrystus? Może i werbalnie twierdzisz, że jest Bogiem, ale w Twoim codziennym życiu Chrystus pozostaje nikim, niczym, bo Mu nie wierzysz. A jeśli Mu nie wierzysz, to nigdy nie będziesz zbawiony. Nie łudź się. Nigdy nie będziesz zbawiony. Niech nasz Pan, Król i Zbawiciel błogosławi nas. Amen.